A teraz chciałabym się podzielić taką właśnie rzeczą, jeśli chodzi o rozwój i te i marzenia. Może zacznę od tego, że gdy... A, zacznę od tego, że w ogóle moim wielkim marzeniem było być tutaj. Jestem w ogóle. Marzenie spełnione. Bardzo się z tego cieszę. A druga rzecz, kiedy poznałam Arturka i Agatkę, zaczęliśmy w Kielcach tworzyć kościół. No i nasze z Przemem deficyty, nasze jakieś tam rzeczy, które były no takie niepoukładane w naszej duszy, spowodowały, że to po prostu nie wyszło. Wycofaliśmy się z tego. Tak naprawdę nie wiedziałam, co mam robić w tym życiu. Bardzo chciałam prezentować Chrystusa. Bardzo chciałam w ogóle modlić się o ludzi. W ogóle to wiadomo, to jak człowiek jest narodzony z Bożego Ducha, to chce być jak Chrystus, chce robić to, prawda? Ale nie wiedziałam w ogóle, od czego zacząć i w jaki sposób w ogóle mam to robić. I zdecydowałam, że w ogóle najpierw będę budować swoją tożsamość. Że będę wierzyć w to, kim ja jestem w Chrystusie. Chodziłam sobie ze swoimi zeszycikami. Zapisywałam, kim jestem. Moja dusza w ogóle mówiła, że wszystko jest odwrotnie. Okoliczności mówiły, że wszystko jest odwrotnie. A powiedziałam, nigdy się nie wycofam. Nigdy się nie wycofam. Będę wierzyć, że jestem córką Króla. Że jestem dzieckiem Bożym. Że w ogóle mam to, co jest. I jak tutaj już przyjechaliśmy, no i zaczęliśmy tutaj już funkcjonować w jakiś sposób, no też trzeba było coś robić, prawda? Wiedziałam, że w Kielcach robiłam paznokcie, byłam stylistką paznokci, właściwie nic więcej. I pomyślałam sobie, nie wiem, czy ja tylko to chcę robić do końca życia. No mówię, no coś trzeba robić. Tutaj zaczęłam jakąś tam pracę, popracowałam dwa miesiące, nie podobało mi się. I tak w ogóle przyszłam do Boga i mówię, Boże, w ogóle co ja mam robić? I na Sylwestra Artur powiedział taką rzecz. Nazwał, powiedział dokładnie na swoim nazwisku Monika Habior. Że stoję przed stołem, próbuję wszystkiego, różnych potraw, w ogóle nadal jestem głodna. A jest jedna rzecz, której w ogóle nie biorę pod uwagę, która przyniesie mi sukces. Ty wiesz, co to jest? Bóg do ciebie mówi. Bo że po prostu poszłam, wyczułam z tego nabożeństwa, wszyscy mnie pytają, ty wiesz, już wiesz? Ja mówię, nic nie wiem w ogóle. Dusza moja mówi, nic nie wiem, w ogóle nic nie wiem. Ale przyszłam sobie do domu, myślałam jakieś różne rzeczy, że to chodzi o dyscyplinę, no w ogóle przedziwactwa. Ale w końcu przyszłam do Boga i mówię, wiem. Wiem, w moim duchu jest wszystko, będę wiedziała, co mam robić. I zdecydowałam, że w ogóle chcę się rozwijać w tym, co mam. Mówię, Boże, wiem, co mam. Umiem to robić, robiłam całe życie, ale wiem, że mogę się rozwijać w tym temacie, prawda? Mówię, to takie mało duchowe, w sumie, no, paznokcie, pan makijaże w ogóle. Ale mówię, dobrze, w ogóle chcę to robić, chcę w ogóle spotykać się z ludźmi, prezentować Chrystusa tam, gdzie jestem. I w momencie tej decyzji w ogóle zaczęły się rzeczy dziać, po prostu. Zaczęły po prostu przychodzić pieniądze, za co serdecznie dziękuję w ogóle. Dostałam samochód, Beniu w ogóle dziękuję. Dostałam lakiery, dostałam miskę do pedikuru, no wszystko po prostu, co potrzebowałam, przychodziło do mnie. I zaczęłam w ogóle robić ulotki, w ogóle tak samo, które mi Majeczka zrobiła przepięknie w ogóle. Cudowne rzeczy zaczęły się dziać. Przez Kościół właśnie, przez moich przyjaciół cudownych. I powiem wam, a zaczęłam jeszcze pracować w salonie kosmetycznym, gdzie nauczyłam się naprawdę niesamowicie dużo innych rzeczy. I powiem wam, że to jest coś niezwykłego. Po prostu dzieją się takie rzeczy fajne, że w ogóle powiedziałam, że opanuję Kazuń, opanuję wszystkie wsie okoliczne, że będę na tym terenie robiła te rzeczy. I będę prezentowała oczywiście Chrystusa, bo tam, gdzie ja wchodzę, tam chodzi ze mną Jezus, prawda? I w ogóle dzieją się takie fajne rzeczy. A jeszcze jedna rzecz niesamowita w ogóle była. Kiedyś, w ogóle to jest Bóg, naprawdę. Kiedyś wzięłam telefon do ręki i nagle zaczął mówić ten telefon do mnie. W ogóle taka była sprawa, że ja sobie kiedyś nagrywałam rozmowy telefoniczne, które mi zależało, żeby sobie odsłuchać, na przykład właśnie z moim pastorem czy Agatą. Nagrywałam sobie te rzeczy i w ogóle... Oczywiście ja tylko je przesłuchiwałam później. I słuchajcie, nagle telefon zaczyna mówić. W ogóle mówi do mnie Agata. Mówi do mnie tak. Monia, mówię, uwalniam cię od tego kościoła, w ogóle od tego pastorowania. W ogóle mówi, ty więcej zrobisz, robiąc te paznokcie, niż robiąc jakąś tam służbę, której nie chcesz.
Boże, ty to masz swoje sposoby. Naprawdę ja nic nie dotykałam w tym telefonie, nie klikałam, w ogóle nie wiem, co się stało. Ale okej, okay, dobra. I teraz co się dzieje w ogóle? Zaczęłam mieć tam klientki, najpierw ze sklepu, potem oczywiście poczta pantoflowa, następne. Gdzieś tam jeździłam sobie po wsiach wszystkich. Pomyślałam sobie, Boże, znowu będę jeździć tym samochodem, kurczę, się przepychać przez te korki, ale w ogóle się nie przepycham, bo jeżdżę po pięknych w ogóle miejscowościach, pięknych wsiach. Rozkoszuję się w ogóle śpiewem ptaszków i w ogóle patrzę na drzewa i jest mi bardzo dobrze. I w ogóle mam takie fajne dziewczyny, które w ogóle rozpoznały we mnie coś. W ogóle mówią, w ogóle pani to w ogóle ma taką pasję, że jak pani w ogóle te stópki naprawia, to ja wiem, że pani to lubi, że pani to kocha. I dzieją się takie rzeczy, że na przykład mam często bardzo starsze panie, które w ogóle mówią, nogi mnie bolały tyle czasu, jak pani mnie dotyka, to w ogóle nogi mi nie bolą. Wie, co się dzieje? Ja oczywiście mówię, Jezus jest we mnie w ogóle, mam Jego moc, mam Jego ręce. I dlatego tak się dzieje, więc głoszę Ewangelię. Ostatnio właśnie robiłam pedikur stópki pewnej pani, i ona miała nogę złamaną w kolanku. Lekarz jej powiedział, żeby zaczęła chodzić bez kuli. Ona mówi, że nie, no boli mnie tak bardzo, że raczej mówię, nie, ja raczej nie będę tego robić. Ja się pomodliłam o to kolanko, robię następnej pani, bo to tak fajnie się dzieje, że jak jedna widzi, to druga od razu chce. Dokładnie. I co się w ogóle dzieje? I pani w ogóle idzie i mówi tak, czy pani widziała, co ja zrobiłam w ogóle? W ogóle mówi, bez kuli poszłam. Pani chyba naprawdę zrobiła. Także no, takie fajne rzeczy się dzieją po prostu, więc jestem naprawdę niesamowicie Bogu wdzięczna i wam wszystkim w ogóle, co zrobiliście. Dla mnie w ogóle widzę taką niesamowitą miłość w Kościele, że naprawdę. I wiem, że się będę rozwijała, już nawet mam nowe pomysły. W ogóle wiem, że jestem w tym dobra, naprawdę. Jak nigdy w Kiercach nie malowałam wzorków, tak teraz sadzę takie wzorki, że... Dziewczyny są zadowolone, panie są zadowolone, nogi są uzdrawiane, Jezus jest we mnie. I mówię, naprawdę, mówię, tam, gdzie nie dotrze ktoś, ja to trę. Po prostu. I tyle. Amen. Dziękuję ci. Amen.